No i cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale, ja mam na imię Marta i gadam tutaj o książkach, a dziś wrócimy po raz ostatni już do 2023 roku. Może nie jest to najlepszy film na zakończenie, bo będę dzisiaj trochę marudzić, dlatego że pogadamy sobie o rozczarowaniach i takich złych książkach, które gdzieś tam mi się trafiły w ubiegłym roku. I nie rozbijałam tego i na rozczarowania i na złe książki, w sensie takie, które gdzieś tam mi się nie podobały, bo... No tych złych książek nie ma wcale tak dużo, aż dwie. A reszta to są raczej rozczarowanie, czyli książki, które są dobre, ale po prostu w jakiś sposób ze mną nie zagrały, coś mi się tam w nich nie podobało do końca, nie przemówiły do mnie, ale wielu osobom się podobają i ja też to rozumiem dlaczego. To jest pierwsza rzecz i kolejna rzecz jest taka, że pamiętajcie, że ja tutaj mówię tylko i wyłącznie o książkach. W żaden sposób nie mówię do Was, moi mili. Mojej ziomeczki, nie obrażam Was czy coś, tylko po prostu mówię o książce, więc tutaj apeluję, żebyście nie brali tego jakoś personalnie, że mogę być czasem troszeczkę taka wredna, co do niektórych książek. No mówię, ale jest ich tylko dwie, więc jakoś chyba zaciśniemy zęby i damy radę. To chyba tyle słowem wstępu, myślę, że nie ma co przedłużać. Słuchajcie, i zacznę w końcu od tych dwóch książek, o których cały rok marzyłam, żeby w końcu się wygadać, wyrzucić to z siebie, no i muszę, bo się uduszę. I to są te dwie książki, które moim zdaniem są po prostu złe. To nie są rozczarowania, to są najgorsze książki w ogóle z ubiegłego roku. No i na pierwszy rzut idzie oczywiście kto? Rylee Sager. To jest w ogóle jakiś hit, bo jego ostatnia książka, która ukazała się w Polsce, czyli Tylko ona została, podobała mi się naprawdę mocno. Natomiast Dom po drugiej stronie jeziora, czyli książka z początku ubiegłego roku, to był jakiś dramat. Dramat. Słuchajcie, żadna książka chyba jeszcze nie sprawiła, żeby mnie rozbolała głowa. Autentycznie. I w ogóle, wiecie, tutaj też powiem tak, że ja wiem, że ja tutaj teraz się nagadam na sapie na tego Sagera, jaki to on jest fe i be, ale koniec końców ja i tak będę czytać jego książki. Nieważne, że powiem, o ja już nie będę Sagera czytać. O nie, nie. Będę, no to jest właśnie taka troszeczkę toksyczna relacja między nami. No cóż, wiecie co, ja chyba sięgam po jego książki, dlatego że... Dla mnie to jest taka adrenalina, wiecie, jakbym grała w zdrapkę, nie wiadomo co tam wydrapie teraz, czy będzie wygrana, czy będzie jakaś kicha. I prawdopodobnie dlatego cały czas nabieram się i cały czas te jego książki czytam. Ale okej, okay, do brzegu, Dom po drugiej stronie jeziora. Słuchajcie, dlaczego to było takie złe i tak straszne i tak bardzo mi się nie podobało, że dała mi chyba dwie gwiazdki i to takie naciągane? O ile, a może i jedną? Pamiętam, że... Ten Miciek... Jedna gwiazdka, kochani, jedna gwiazdka, mamy to, a ja bardzo rzadko daję jedną gwiazdkę, więc tutaj już musiało być coś na rzeczy. Nie podobało mi się co? Wszystko. Główna bohaterka bardzo stereotypowa, która ma problem z alkoholem, więc to już sprawia, że ona jest taką niewiarygodną bohaterką, nikt jej nie wierzy. Zalatywało mi to troszeczkę dziewczyną z pociągu, tylko troszeczkę, tylko osadzone w innych realiach, ale jakby... prototyp bohaterki, że tak powiem, był dokładnie taki sam. Jej partner ginie, umiera, już jej nie pamiętam. W każdym razie ona, żeby sobie z tym poradzić, wyjeżdża do domku nad jeziorem, tam, gdzie spędzali wcześniej wspólnie czas i tak dalej, żeby odpocząć od tego wszystkiego, jakoś tak po prostu być sama ze sobą. No i po drugiej stronie tego jeziora jest dom, ona poznaje ludzi, którzy tam mieszkają i zaczyna się jakaś taka dziwna obsesja na ich punkcie. Ona zaczyna ich obserwować i tak dalej, wiecie. No i... Jakby sam pomysł na fabułę, niby standardowy, ale spoko. Do momentu, kiedy Sager nie pomyślał sobie, to jest ten moment, żeby wkroczyć z elementami paranormalnymi, które ja osobiście bardzo lubię, ale tutaj nie mam w ogóle podstawy, żeby to jakoś uzasadnić, żeby to miało sens. No nie, to było totalnie od czapy i mam wrażenie, że Sager tak bardzo zaszportał się w ogóle w tej swojej fabule, że już nie wiedział, jak ma to zakończyć, już sam miał tego dosyć i chciał to zakończyć jak najszybciej. Czestunia oczywiście postanawia się teraz bawić, przepraszam. Więc jak to by powiedział Ferdek Kiepski, mam pomysła. No i faktycznie tego pomysła miał, natomiast był on właśnie bardzo kiepski. Ja, no absurdalne, no to było takie głupie, przepraszam, ale to było takie głupie, w ogóle nie rozumiem tego. No i kolejnym nie rozczarowaniem, ale bardzo złą książką było to, czego zawsze tytułu nie pamiętam.
to, co zostaje w nas na zawsze. Słuchajcie, ja to jest ponownie kolejna książka, gdzie ja czekałam cały rok, żeby się o niej wygadać. I najlepsze jest to, że ja mam film na o niej nagrany. Ja już go zmontowałam i miałam go wrzucić przed tymi rozczarowaniami, przed tym filmem, jako taki sneak peek mojego narzekania. Ale ja nie mogę, jakoś tak nie gra mi to w ogóle ze mną i z moją filozofią, takie rage'owanie czegoś, a tam był totalny rage. Bo ta książka była dla mnie dramatyczna i ja nie wiem po pierwsze, dlaczego to zostało wydane, po drugie, dlaczego to zostało napisane i po trzecie, dlaczego to ma ponad 4 gwiazdki, 4,18 chyba gwiazdek na Goodreadsie, ponad 50 tysięcy ocen. I teraz tak, dlaczego ta książka mi się nie podobała? Po pierwsze, dla jasności, ja nie jestem typem osoby, który czyta książki, żeby je później jechać pod tytułem przeczytałam, żebyście wy nie musieli. O naprawdę, no całujcie mnie po stopach teraz, bo się tak poświęciłam, że wy nie musicie czytać jakichś tam złych książek. Nie no, książka jak książka, jednym się podoba, drugim nie i koniec tematu, jakby normalna sprawa. I ja ją kupiłam, znaczy się kupiłam, dostałam ją, bo razem z dziewczynami chciałyśmy sobie zrobić body reading jakiegoś tam romansidła, jakieś spicy sceny i w ogóle, więc chciałyśmy się po prostu dobrze bawić i trochę poeksperymentować z książkami. Jednak to był totalny niewypał i ja bardzo, bardzo, bardzo chciałam mieć fun z tej książki. Natomiast jedyne, co dostałam, to jest frustracja na maksa. Słuchajcie, romans, który liczy ponad 600 stron, a spokojnie mógłby zamknąć się w połowie, jest dla mnie totalnie o niczym. Nawalony tam po prostu wszystkich możliwych traum, przejść i innych rzeczy. Nie wiem po co, tylko po to chyba, żeby były, bo mam wrażenie, że teraz romans bez wątku mafijnego to chyba nie istnieje. Taki spicy romans przynajmniej. Wybaczcie, jeśli tutaj wkraczam w pewne stereotypy, ale mam wrażenie, że ta książka nie pomogła mi zmienić mojego światopoglądu na ten temat. No, dwie perspektywy. Głównej bohaterki Naomi i głównego bohatera Noxa, którego nie cierpię. I nie jestem w stanie nawet skupić się na pozytywach tej książki, bo faktycznie, no nie mogę powiedzieć, kilka ich było. Tej książce dałam już dwie gwiazdki, a nie jedną. Bo cały czas, jeśli o nim myślę, to w mojej głowie jest Nox, czyli najgorszy bohater męski, jakiego miałam przyjemność i nieprzyjemność poznać w ogóle. Nie rozumiem, jak autorka mogła dla swojej bohaterki stworzyć takiego dziada wstrętnego, red flag chodzący. Jedyne, co w tej książce mi się podobało, to właśnie taka relacja między Naomi a jej siostrzenicą, o której ona tak naprawdę nie miała pojęcia. Ta siostrzenica miała 11 lat. Kiedy Naomi dowiedziała się o jej istnieniu, bo jej siostra bliźniaczka ją po prostu wrobiła. No i one gdzieś tam próbują wypracować jakąś relację między sobą, zbliżyć się do siebie, jednocześnie są trochę nieufne wobec siebie i to mi się bardzo podobało. Właśnie, że na przykład ta nasza młodsza bohaterka zdążyła zauważyć, że Naomi chociaż kreuje się na taką idealną, wiecie, kobietę, która jest w stanie zrobić wszystko, zawsze ma wszystko dopilnowane, zorganizowane i tak dalej, wcale nie jest bez skazy. I gdyby ta książka ograniczyła się tylko i wyłącznie do ich relacji, natomiast wątek romantyczny byłby poboczny, to ja myślę, że z tego byłaby naprawdę fajna historia, fajny taki małomiasteczkowy romans. Bardzo mi się też nie podobała stereotypizacja geja, który był najlepszym przyjacielem głównej bohaterki i oczywiście to jest ten typ, właśnie najlepszy przyjaciel. Moda, hi, hi, hi. Czy my nie możemy mieć innych takich głównych bohaterów? W sensie przyjaciół głównych bohaterek? Nie rozumiem. I mam wrażenie, że też w posłowiu autorka próbuje się w jakiś sposób wybronić, dlaczego stworzyła takiego głównego bohatera, a nie innego. I prawie dałam się na to nabrać, ale wiecie co? Nie ze mną te numery. Nie kupuję tego, po prostu tego nie kupuję. Dla mnie jest to straszna książka, bardzo toksyczna, przegadana. Te spicy sceny były no żenujące. Tak były napisane, że to się bardzo źle czytało, nieprzyjemnie wręcz. Odradzam. Tam nie ma nic praktycznie w niej. Nie ma nic. To jest książka tak zwana wydmuszka. Tym bardziej nie rozumiem objętości. Dlaczego to ma, kurde, 600 stron? Tego nie wini.
No cóż, myślę, że takie moje największe marudzenie mogę już zakończyć na tych dwóch książkach, a teraz opowiem Wam o takich tytułach, które były dobre w mniejszy lub większy sposób, natomiast mnie gdzieś tam nie urzekły i przez to sprawiły, że mnie rozczarowały, bo też miałam wobec nich inne oczekiwania. I myślę, że pierwszym z nich może być Okrutny Książę. I'm so sorry. Ale słuchajcie, ja przez bardzo, bardzo długi czas chciałam Okrutnego Księcia przeczytać. I ja byłam pewna, że ta książka mi się spodoba i to będzie taki, wiecie, w ogóle mój typ książki fantastycznej. Cieszę się natomiast, że nie popełniłam takiego błędu jak przy Dziennikach Bridget Jones, bo wtedy też byłam pewna, że och, pokocham tę serię, więc kupiłam całą, a ledwo przebrnęłam przez pierwszy tom i już ze wstrętem patrzę w ogóle w kierunku Dzienników Bridget Jones. Więc tutaj kupiłam pierwszy tom, ale będę kontynuować, mimo tego, że trochę się rozczarowałam. Po prostu, wiecie, to jest to, że ja liczyłam na 5 gwiazdek, czy tam nawet takie mocne 4, a tego nie dostałam. Ja jej dałam chyba 3 gwiazdki, więc to jest nadal spoko ocena i ja rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo lubią właśnie tę całą trylogię. Tam są fajne intrygi, takie, które są bardzo angażujące, a nie takie, wiecie, wydmuchane czy oklepane. Pierwowzór tej głównej bohaterki może właśnie jest taki trochę już nam znany, jeśli chodzi o światy fantastyczne. Natomiast nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, ponieważ ona była dla mnie na maksa realistyczna. Nie była tak bardzo oklepana, gdzieś tam miała takie swoje cechy, które sprawiały, że ja wierzyłam w jej istnienie. Dlatego też ciężko trochę mi jest uzasadnić, dlaczego się tak rozczarowałam, bo to jest poprawna książka. Bardzo nie podobało mi się natomiast, wiecie, to, że mieliśmy dwa światy równoległe, czyli świat fantastyczny oraz ten świat nasz, współczesny. I gdzieś tam się przemieszczaliśmy z jednego do drugiego. Ja nie mam nic przeciwko urban fantasy, bardzo to lubię, tylko że nie lubię wtedy wychodzić z tego świata. Lubię już być w tym czasie współczesnym, gdzie istnieje magia, jakieś tam stworzenia magiczne, ale nie lubię takiego podziału, bo ja sobie bardzo cenię klimat właśnie takiego, wiecie, świata fantastycznego z krwi i kości. I w momencie, kiedy ktoś mnie z niego, wiecie, wyrywa i wrzuca do Targetu, czyli takiego amerykańskiego ogromnego supermarketu, w którym jest wszystko i chodzą dziewczyny w jeansach i w konwersach, to ma takie, nie, nie, ja chcę stąd wyjść, proszę mnie wrzucić z powrotem do tego świata fantastycznego. Bardzo mnie to wybijało z rytmu. Uważam, że trochę to popsuło właśnie klimat tej książki i raczej na tym polega mój największy problem. No jakoś tak po prostu z nim nie kliknęłam. Stąd moje rozczarowanie, bardzo mi przykro, ale tak jak mówię, będę kontynuować, bo słyszałam jeszcze więcej dobrego o drugim tomie, więc tutaj cała nadzieja. Okej, kolejnym moim takim rozczarowaniem i w sumie nawet nie wiem, czy to jest rozczarowanie, czy to była zła książka, bo nic już z niej tak naprawdę nie pamiętam, są Linie kodu kreskowego Krisztiny Tut. To jest węgierska pisarka i tam mamy zbiór opowiadań o 15 kobietach. I gdzieś tam właśnie te linie kodu kreskowego, czy ogólnie linie jako tako, przewijają się przez cały ten zbiór i są takim elementem wspólnym. I uważam, że to jest fenomenalny w ogóle pomysł na fabułę, na przedstawienie postaci kobiety, tego, z czym ona się boryka oraz jej ciała, jak ono się zmienia. Także jakby, no pole do popisu moim zdaniem było ogromne. Niestety, no wykonanie tutaj wszystko zniszczyło, bo dla mnie to opowiadanie było totalnie bez polotu, dlatego też ja nie pamiętam z nich praktycznie nic. Ta książka została mi polecona na poznańskich targach książki na stoisku właśnie. Wiecie, to jest nurt feministyczny, ja bardzo lubię książki w tej tematyce, także pomyślałam w sumie, czemu nie, to też była krótka książka. Nie jestem w stanie z tej książki przywołać praktycznie nic. Co jest ciekawe, bo jakby to były kobiety dokładnie takie same jak ja, jednak być może było to spersonalizowane pod ten, pod węgierskie społeczeństwo, bo mamy tam też i czasy socjalizmu, więc ja jakoś nie potrafiłam się w nich odnaleźć, szukałam czegoś, grzebałam w tym jak kura pazurem i nic nie byłam w stanie takiego dla siebie wydrapać, dlatego to jest moje rozczarowanie, tym bardziej, że przeczytałam jeszcze jeden zbiór opowiadań właśnie w tym nurcie feministycznym, tym razem hiszpański i to była książka Toni Ja z serii z Żurawiem, więc jakby widzicie, kręcimy się wokół tej samej tematyki, jednak Toni Ja jestem w stanie Wam polecić, bo uważam, że to był naprawdę fajny zbiór opowiadań. Natomiast Linię kodu kreskowego wyparłam totalnie z pamięci, nawet nie wyparłam, ona nie zdążyła się tam zagnieździć, żebym ja musiała ją jakoś wyrzucać, po prostu sama z siebie wyparowała, a liczyłam
naprawdę na jakiś taki powiew świeżości. Dobrze, teraz takie rozczarowanie, które może niektórych zaskoczyć, bo ja też jakoś bardzo źle się o tej książce nie wypowiadałam i podtrzymuję też tą moją tezę z początku filmu, że to nie jest zła książka. Po prostu ja się lekko rozczarowałam, a mianowicie jest to Instytut Stephena Kinga. Trochę się boję teraz w ogóle mówić, zaraz mnie ktoś tutaj skrzyczy, ale no rozczarowałam się i prawdopodobnie sama sobie te rozczarowanie zafundowałam i krzywdę sama sobie wyrządziłam. I sami sobie też ją właśnie wyrządzamy poprzez wrzucanie Stephena Kinga i jego twórczości w takie właśnie twarde ramy, grozy i tego typu rzeczy. I ja też się bardzo mocno na to nastawiłam, na więcej takich emocji i bardziej rozrywki, a tutaj jednak faktycznie nie zamykamy się tylko i wyłącznie w tym, bo Stephen King idzie o krok dalej, dlatego ja uważam, że naprawdę to jest wartościowa książka, bo on nas zmusza do refleksji, on tutaj krąży wokół naprawdę trudnych tematów, wiecie, wykorzystywania dzieci, jakichś tam eksperymentów, bardzo często ci bohaterowie muszą podejmować takie decyzje na tle moralnym i etycznym. Niektórzy nawet tej etyki czy moralności w ogóle nie mają. Więc no to takie trochę filozoficzne gdzieś tam rozkminy są. Dlatego to jest dobra książka, tylko ja nie tego w niej szukałam. I ona mi się momentami dłużyła. Bardzo ciężko mi było w niej złapać jakby taki rytm albo podtrzymać moją uwagę, bo to była jak taka sinusoida. Gdzieś tam się nakręciłam i nagle, wiecie, drop, spadamy w ogóle z kolejki górskiej i później tak sobie jedziemy powolutku i nic się nie dzieje. W momencie, kiedy ja już zdążyłam być gdzieś tam na szczycie i poczuć ten rozpęd akcji. Więc mnie osobiście takie zabiegi troszeczkę drażnią i tak się właśnie czułam, czytając tę książkę. Stąd moje rozczarowanie, bo tak jak mówiłam, ja wpadłam w te ramy kingowe, kingowskie ramy i dałam się nabrać po prostu, a jednak wychodzi na to, że w złej książce szukałam tej rozrywki, bo w Misery już mamy troszeczkę inną sytuację i tam faktycznie tej grozy i tych emocji było więcej, takich, wiecie, takich, nawet nie wiem, jak mam to opisać. Nie było rozkminy, były bardziej właśnie takie emocje. A w Instytucie musiałam sobie dużo analizować, przemyśleć wiele rzeczy, a to nie był chyba właściwy czas na tę książkę i stąd moje rozczarowanie. Patrzę na tę moją listę, słuchajcie, i tu jest taka książka, o której muszę tu powiedzieć, ale normalnie nie mam serca tego zrobić. No nie mam serca, no ale jak trzeba, to trzeba. Jest to... Za granicą Wojciecha Chmielarza. Panie Wojciechu, ja strasznie przepraszam, ale no muszę to powiedzieć. Moim zdaniem, nie dość, że to jest rozczarowanie, to troszeczkę już bym się też skłaniała ku temu, że jest to po prostu zła książka. Ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że żaden autor jakby nie jest idealny i zawsze gdzieś tam się trafi jakiś słabszy tytuł. No i moim zdaniem Za granicą to jest właśnie jeden z nich. Uważam, że ta książka powstała tylko i wyłącznie na potrzeby wakacji i letniego czytadła, która jest napisana trochę w pośpiechu i na kolanie, nie jest przemyślana, bo ja już jakby mogę powiedzieć, że znam możliwości pana Wojciecha i wiem, jak wielką on przykuwa uwagę do szczegółów, jaką one grają ogromną rolę w jego książkach, jak on potrafi się nimi sprawnie posługiwać właśnie, tak żeby nas gdzieś zmylić i ogłupić po trochę, ale to jest taki bardzo sprytny zabieg, co mi się niezwykle podoba w jego książkach. Tutaj tego nie dostałam i strasznie się rozczarowałam. Dla mnie to była książka, taki thriller na jedno kopyto jak milion innych, stąd no potężne rozczarowanie, bardzo stereotypowe bohaterki, takie, które są głupiutkie i niezdecydowane, a jednocześnie kreowane na takie silne, których nikt nie powstrzyma, ale no podejmują tak głupie decyzje, że to w ogóle nie jest dla mnie, wiecie, jakby realne, ich postacie nie są realne, to jest ze sobą tak bardzo sprzeczne, że to dla mnie nie miało absolutnie żadnego sensu. Pokrótce o fabule, bo może to nie jest aż tak bardzo znany tytuł. To jest historia małżeństwa, którzy jadą do Chorwacji na wakacje wraz ze swoim synem. No i tam po drodze zgarniają Szwedkę, która chciała złapać autostopa. No i wybierają się, dojeżdżają już tam do tego miejsca docelowego. Okazuje się, że ona mieszka też na tym terenie. No i próbuje się zakumplować z tą naszą główną bohaterką. I to prowadzi do bardzo dziwnych wydarzeń. Prowadzi też do dziwnych ludzi gdzieś tam na drodze tych naszych głównych bohaterek.
troszeczkę przerost formy nad treścią. Uważam, że za dużo miało być do niej wsadzone i jest to po prostu przekombinowane i też taka wydmuszka. Strasznie mi jest przykro, bo ja pana Wojciecha bardzo lubię, jego książki bardzo lubię i czytając to byłam tak zła, ale tak zła, jak takie coś w ogóle mogło wyjść. Także no, za granicą ogromny minus. Słuchajcie, kolejne rozczarowanie bardziej niż zła książka, bo ja nie uważam, że to jest zła książka. Jest to Eneida, czyli retelling mitu Wirgiliusza o Eneidzie. Mamy tutaj mitologię rzymską i prawdopodobnie dlatego tak bardzo się rozczarowałam, bo ja uwielbiam mitologię, uwielbiam czasy starożytne, więc liczyłam tutaj na ulubieńca i bardzo się z tą książką rozminęłam. Dla mnie największą przeszkodą był styl. I ja totalnie rozumiem, że autorka chciała utrzymać ten klimat mitu i w ogóle styl, w jakim on został napisany i przełożyć to na ten swój retelling, tylko po prostu oddać głos kobietom. Natomiast dla mnie to była ogromna przeszkoda, ja się tego nie spodziewałam, praktycznie pół książki spędziłam na frustracji i na próbie wbicia się w ten rytm, w zrozumienie tego stylu, żeby w końcu skupić się na historii. Dla mnie to trwało zdecydowanie za długo, więc to bardziej jest książka pod tytułem To nie ty, to ja. I stąd moje rozczarowanie, po prostu ja jej nie podołałam. Bardzo ją doceniam za to, że właśnie oddała głos kobietom, które gdzieś tam miały swoją wytyczoną rolę tak naprawdę w czasach starożytnych, a tutaj możemy poznać ich drugą twarz. Natomiast, no mówię, ten styl był dla mnie chyba zbyt dużą przeszkodą, żeby czerpać zwyczajnie w świecie przyjemność z tej historii. O, mamma mia, jeszcze o tym muszę powiedzieć. Słuchajcie, kolejne rozczarowanie i też chyba zła książka. Nie wiem sama, co mam o niej myśleć, ale jest to to, co zostaje w rodzinie, czy wszystko zostaje, w rodzinie Anety Jadowskiej. Jest to czwarty tom Heksalogii Odorze Wilk. Ja już jestem tak bezsilna. Ja już tak walczę ze sobą, żeby skończyć w ogóle tę serię. Zostały mi dwa tomy. Ja muszę robić potężne przerwy między nimi. To jest w ogóle bardzo zabawne, bo ja przeczytałam pierwszy tom i byłam zachwycona. Dora, super bohaterka, uwielbiam, bla bla bla. Od razu zamówiłam 5 kolejnych tomów i wzięłam się za drugi klops. Normalnie klops, wszystko legło gdzieś tam w gruzach i ja mam takie... Co ja w ogóle w tobie widziałam, moja droga, w tym Złodzieju Dusz, czyli w pierwszym tomie? Nie wiem, co się stało. Dla mnie to są totalnie inne bohaterki. Czyli Dora z pierwszego tomu i Dora ze wszystkich pozostałych. Nie wiem, co się z nią stało. Nie wiem, kto się podmienił, chyba kosmici zabrali i podstawili kogoś innego. Bo dla mnie nie jest to już taka niezależna i silna bohaterka. Jest to bohaterka omamiona totalnie przez mężczyznę, który jest chodzącym red flagiem. I strasznie, ale to strasznie mnie ten wątek romantyczny mierzi w tej książce. Ten ich trójkąt miłosny, tu diabeł, tu anioł, o co tu chodzi? Jakby też ten słowiańska mitologia odgrywa ważną rolę, że ona jest tą wiedźmą i tak dalej i ona funkcjonuje troszeczkę inaczej niż normalni ludzie, ale ja tego nie kupuję, bo dla mnie tych emocji, tych uczuć, tego romantyzmu jest za dużo, ja chcę akcji, ja chcę Dory, ja chcę wiedźmę, a nie jakieś tam wątki romantyczne. Strasznie mnie to mierzi, ja Mirona nie mogę znieść, przepraszam, ale nie mogę. To, ile razy tam się pojawia jakieś słoneczko, kotku i inne takie zdrobnienia, to już jest ponad wszelką skalę tolerancji dla mnie. I powiem tak, tam był potencjał, tam był naprawdę duży potencjał, bo pierwsza połowa to ja miałam takie, okej, wracamy na dobre tory, odzyskaliśmy Dory, lecimy, jest akcja, tutaj trzeba kogoś wybawić, ocalić i tak dalej, tu intrygi i mamy w końcu tą Dorę, którą ja poznałam w pierwszym tomie. Nie. W połowie tomu... A w ogóle. Nie było tematu. Nie było tematu, lecimy z wątkiem romantycznym. No myślałam, że zwariuję. Myślałam autentycznie, że zwariuję. Strasznie mnie frustruje ta seria i nie wiem, dlaczego ja się tak zawzięłam, że ja chcę ją przeczytać. Pewnie dlatego, że ja już mam te dwa tomy, wydałam na nie pieniądze i mam takie poczucie, muszę to przeczytać i dopiero wtedy pewnie ją sprzedam. Chociaż wygląda pięknie na regale, ale wybaczcie... Nie. Jak sobie pomyślę, że muszę zacząć, to znaczy, że powinnam zacząć kolejny tom, to aż mnie w środku trzęsie. I ostatnia książka już w takich rozczarowaniach, to jest Jesień.
Patti Smith, czyli jeden z tomów tetralogii Pół Roku. Ja czułam wewnętrznie, że to będzie taka moja książka, coś tak czułam, że to jest totalnie mój typ literatury, więc kupiłam ją sobie na targach i bardzo się rozczarowałam. Ja mówię, to też nie jest jakaś zła książka, po prostu to nie jest jednak mój styl, tak jak zakładałam, że będzie mój. Czasami moja intuicja płata mi figle i później właśnie wychodzą takie rozczarowania. Więc też nie mogę do końca obwiniać za to książki. Ona zwraca uwagę na fajne tematy, na to, jak ważna jest relacja między ludźmi, że my jako jednostka to jedno, ale jednak gdzieś tam te relacje mogą nas rozwijać i też nas kształtować, co bardzo mi się podobało, ale mam wrażenie, że to był troszeczkę taki właśnie, wiecie, filozoficzny bełkot, trochę taka nadęta ta książka momentami, proste prawdy, ale przekombinowane. Ja lubię prostotę, ja nie mam nic przeciwko, nie potrzebuję jakiejś egzaltacji i mimo tego, że właśnie jednocześnie tej egzaltacji dużo nie było, to było takie jakieś, nie wiem, napompowane, zbyt piękne. Trudno mi jest to opisać, ale to totalnie nie jest mój vibe. Dlatego bardzo się rozczarowałam. Wiecie, znacie to uczucie pewnie, jak liczycie na 5 gwiazdek, a dostajecie jakąś taką miałką papkę w ogóle bez wyrazu, bez niczego. No to ja tak się czułam, czytając właśnie Jesień. Było parę takich fajnych cytatów, które mam zaznaczone i gdzieś tam do mnie trafiły, ale to są takie poszczególne i pojedyncze elementy, które nie są w stanie utrzymać całej książki na tyle, aby dać jej wyższą ocenę. No więc smuteczek ogromny, no ale cóż, bywa i tak. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o moje rozczarowania. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa, jakie było wasze największe rozczarowanie 2023 roku. Koniecznie dajcie mi znać. Trochę mi się ulało dzisiaj. No ale cóż, czasami też trzeba ponarzekać. Wybaczcie też, że jakoś tak nie wchodziłam w te fabularne aspekty, tylko gdzieś tak po trochu, ale bardzo się chciałam skupić po prostu na emocjach i na tym, dlaczego jakaś tam dana książka mi się nie podobała, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Także to tyle na dziś, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli tak, jesteście tutaj nowi, to zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, żebyście byli ze mną na dłużej. Tymczasem ja życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!